aby dołożyć. To jest ćwiczenie, które już stoimy przodem do naszego malucha. Nie zawsze może mu się podobać, że stoimy tyłem, mamy nie widać w trakcie spaceru. Tak więc zatrzymujemy wózek, kółka mamy zablokowane. Stoimy przodem do naszego malucha. Szeroki rozkrok. Oczywiście rozgrzewka przede wszystkim na początku. Jeśli to jest kolejne ćwiczenie, możemy sobie dołożyć jako czwartą serię, gdyż to już nie będzie najłatwiejsze ćwiczenie. Musimy już mieć dobrą technikę. Nogi rozstawiamy szeroko, stopy równolegle do siebie. Palce nie będą uciekały na zewnątrz, tylko równolegle do siebie. Takie, schodzimy niżej. I teraz ważne, znowu kolana nie przekraczają linii naszych stóp. Mamy plecy ściągnięte, brzuch ściągnięty, czyli nie wyginamy miednicy do tyłu, podciągamy ją pod siebie. I podpierając się na wózku, przynosimy ciężar ciała na jedną stronę. Odsuwamy delikatnie nogę, tak żeby schodząc do tyłu, mieć proste plecy. Miednica ucieka do tyłu, kolano stabilne i teraz przerzucamy ciężar ciała na drugą stronę. Powoli. Raz jedna strona, raz druga. Co ważne w tym ćwiczeniu jest to, żebyśmy kolanem nie wychodziły do przodu i żebyśmy nie balansowały w ten sposób, tylko miednica jest z tyłu. Dlatego powiedziałam, że to ćwiczenie nie jest najłatwiejsze. O, tak jest. Po 10 powtórzeń na każdą stronę. Maluch jest razem z nami. Tak jest. Uśmiechamy się do siebie. Oddychamy miarowo, z każdym zejściem do boku jest wydech, wdech na środku. Dodajemy sobie pulsowania, czyli puls, 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 puls. Wydech, 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 wydech. Jeśli populsowałyśmy, znowu wracamy do pojedynczych. Każda seria niech ma 10 powtórzeń. Jeśli robimy pulsy, to będą 3 pulsy w 4 seriach. Tak jest. I powoli przytrzymujemy. Przytrzymujemy, oddychaj swobodnie. Wdech i wydech, trzymaj, trzymaj pozycję. Trzymamy pozycję, ale nie wstrzymujemy oddechu. Druga strona. Tak jest. I powoli zatrzymujemy nasze ciało na środku, pięty do środka. Rozluźniamy plecy, kołysanie miednicą. Tak jest. Kręg za kręgiem idziemy do góry. Poprawiamy ustawienie stóp, krążenie biodrami. Przeciwną stronę. I jeśli to jest Twoje ostatnie ćwiczenie, zakończ je rozciąganiem.